Pewnego dnia nocni strażnicy jadą na zwiady za wielki lodowy mur, który chroni 7 królestw przed dzikimi ludźmi. Jeden z nich dostrzega rozdarte ciała dzikich. Widząc to, mężczyzna mówi to swoim kompanom. Po chwili napadają ich jakieś dziwne istoty. Tylko jednemu ze strażników udaje się wrócić za mur. Kilka godzin później dezertera łapią żołnierze północy. Tymczasem w Winterfell, głównym mieście północnej części 7 królestw, poznajemy jej lorda, Eddarda Starka oraz jego rodzinę. Rickona, Roba, Brana, Arię, Sansę, jego żonę Lady Catelyn i Ben Carta, Jona Snowa. Lord dostaje informację o dezerterze z nocnej straży, po czym zmierza na jego egzekucję. Chłopak mówi, że widział stwory zwane innymi, jednak nikt mu nie wierzy. Ten, kto wydaje wyrok, powinien wznieść miecz, dlatego też Ned osobiście dokonuje egzekucji za dezercję. Jego syn Bran pyta się, czy tamten widział innych, lecz Lord odpowiada mu, że te istoty zniknęły tysiące lat temu, a szaleńcy widzą różne rzeczy. Jakiś czas później odnajdują martwego wilkora wraz z jego szczeniakami. Jest ich piątka, tak samo jak dzieci Lorda. Dlatego też córki i synowie Neda biorą je pod opiekę. Jon Snow dostrzega jeszcze szóste, całkowicie białe szczenie i również postanawia je zatrzymać. Przenosimy się do stolicy 7 królestw, gdzie przychodzi czas pogrzebu namiestnika miasta. Poznajemy królową Cersei Lannister, Jaime'ego Lannistera, który jest jej bratem i wielkim rycerzem, oraz samego króla Roberta Baratheona. Po kilku dniach władca królestwa przybywa do Winterfell wraz ze swoimi żołnierzami i rodziną. Lord Stark należycie przyjmuje swojego starego przyjaciela. Robert proponuje mu zostanie królewskim namiestnikiem. Dodaje, że gdyby siostra Neda wciąż żyła, to łączyłyby ich więzy krwi. Sugeruje mu, żeby zaaranżowali w przyszłości ślub ich dzieci. W tym samym momencie Ser Jaime szuka swojego niskorosłego brata, Tyriona Lannistera, który jest mądrym człowiekiem z poczuciem humoru i nigdy nie stroni od alkoholu i kobiet. Chwilę później na drugim brzegu Wąskiego Morza poznajemy Viserysa i jego siostrę Daenerys. Targaryenowie, ród, z którego pochodzą, został niegdyś wypędzony ze znanego nam kontynentu podczas rebelii Roberta Baratheona, w której ich ojciec, szalony król Aerys, został obalony. Wkrótce Daenerys ma zostać wydana przez swojego brata za mąż za tutejszego wodza plemienia barbarzyńców, nazywanymi Dothrakami. Dzięki temu małżeństwu Viserys dostanie armię, z której pomocą będzie mógł odzyskać tron. Kobieta poznaje swojego przyszłego męża, Khala Drogo, znanego barbarzyńcę i wielkiego wodza Dothraków, którego nikt jeszcze nie pokonał. Tymczasem w stolicy północy przychodzi czas wielkiej uczty. Każdy świętuje, a król obciskuje się ze służkami na oczach swojej żony. Jego syn o imieniu Joffrey wpada w oko Sansie z odwzajemnieniem. Podczas gdy wszyscy się bawią, Jon trenuje walkę mieczem. Po chwili do twierdzy przyjeżdża jego wuj, Benjen, który jest członkiem Nocnej Straży. Chłopak również chce do niej dołączyć, gdyż jako Benkart nigdzie indziej nie widzi dla siebie miejsca na świecie. Już po wszystkim do Lorda Starka i jego żony przychodzi Maester z listem od siostry Lady Catelyn. Stwierdza ona, że dawny namiestnik, który był jej mężem, został zamordowany przez Lannisterów, co oznacza, że król jest zagrożony. Tylko Ned na miejscu nowego namiestnika może uratować Roberta. Kilka dni później przychodzi czas zaślubin Khala Drogo z Daenerys Targaryen. Pewien człowiek o imieniu Jorah Mormont składa im prezent. Niegdyś został wypędzony z królestwa za handel niewolnikami. Dlatego też od tej pory postanawia służyć dziewczynie oraz jej bratu, który jest prawowitym dziedzicem tronu w nadziei na to, że kiedyś będzie mógł wrócić do domu. Tak naprawdę Jorah szpieguje dziewczynę w zamian za ułaskawienie i możliwość powrotu do ojczyzny. Daenerys dostaje również w prezencie smocze jaja, które są zamienione w kamień. Ostatnie smoki, które od dawna były kojarzone z jej rodem, wyginęły wiele lat temu. Khal wraz z kobietą odjeżdżają i przeżywają ze sobą pierwszą noc. Następnego dnia Lord Stark wyjeżdża wraz z królem do stolicy. Bran wspina się na wieżę, aby pożegnać swojego ojca. Jednakże w środku dostrzega Ser Jaime'ego i jego siostrę. Okazuje się, że rodzeństwo ma ze sobą romans. Mężczyzna dostrzega chłopca, po czym zrzuca go z wysokości. Kilka dni później Dothrakowie wraz z dwójką Targaryenów podróżują przez ląd. Ser Mormont staje się doradcą Daenerys, która przez to, że jest żoną Khala, nazywana jest Khaleesi. Jeszcze tego samego poranka książę Joffrey wścibsko budzi swojego wuja Tyriona. Chłopaka nie obchodzi syn Starka, który od kilku dni leży nieprzytomny przez upadek z wieży. Mężczyzna karci siostrzeńca, po czym nakazuje mu złożyć wyrazy współczucia rodzicom Brana. Cersei jest zaniepokojona tym, że gdy chłopak odzyska przytomność, to będzie mógł powiedzieć wszystko o tym, co widział.
Tymczasem John szykuje się do wyjazdu, aby zostać strażnikiem na murze. Daje swojej siostrze Ari w prezencie miecz, a dziewczyna nazywa ostrze igłą. Snow żegna się ze swoimi braćmi i ojcem, po czym odjeżdża dołączyć do nocnej straży. Król Robert dowiaduje się, że Daenerys, córka szalonego króla, którego niegdyś obalił, ożeniła się z lordem Dothraków. W tym samym momencie wuj Johna przyprowadza nowych rekrutów. Okazuje się, że większość ludzi należących do nocnej straży to gwałciciele i rabusie, rzadko kiedy ochotnicy. Do podróżujących mężczyzn dołącza Tyrion Lannister, który chce na własne oczy zobaczyć wielki mur, który broni królestwo przed dzikimi. Nastaje noc. Lady Catelyn opiekuje się nieprzytomnym od wielu dni Branem. Po chwili do pomieszczenia wchodzi skrytobójca, który chce pozbawić Brana życia. Wówczas wpada Wilkor, który broni kobietę i swojego pana. Catelyn dochodzi do wniosku, że jej syn chwilę przed upadkiem musiał ujrzeć coś niepokojącego. Następnego dnia bada miejsce, z którego spadł jej syn. Odnajduje złoty włos, po czym mówi swoim zaufanym ludziom, że Bran musiał zobaczyć coś, za co próbowano go zabić dwa razy. Okazuje się, że sztylet zabójcy jest zrobiony z bardzo szlachetnej stali. Ktoś, kto dał mu te ostrze, musiał mieć ogromne wpływy. Lady w eskorcie jednego człowieka jedzie powiedzieć o tym swojemu mężowi. Kilka dni później Sansa idzie z Joffreyem na spacer. Dostrzegają, jak Arya bawi się patykami z synem rzeźnika. Przez nieuwagę chłopak przez przypadek uderza dziewczynę. Książę grozi mu, pomimo zapewnień młodszej siostry Sansy, że nic jej nie jest. Gdy Joffrey nadcina mu policzek, Arya uderza agresora patykiem, a ten chce ją skrzywdzić. W obronie Arii staje jej Wilkor. Przerażony chłopak błaga ją, żeby nie robiła mu krzywdy. Dziewczyna wyrzuca miecz do rzeki, po czym wymyka się do lasu. Z bólem serca każe uciekać swojemu Wilkorowi, gdyż ludzie będą chcieli go zabić za to, że ugryzł księcia. Po jakimś czasie Arya zostaje wezwana do Lannisterów. Cersei chce śmierci zwierzaka za to, że niby bez przyczyny napadł na Joffreya. Król mówi, że on zajmie się swoim synem, a Stark swoją córką. Wilkor Arii zniknął bez śladu, dlatego Cersei chce śmierci drugiego zwierzaka, który należy do Sansy. Oburzony tym wszystkim Stark postanawia sam wykonać ten wyrok, gdyż Wilkor był częścią północy. Kilka minut później okazuje się, że Ogar, czyli żołnierz Lannisterów, na polecenie swoich panów dopadł chłopaka rzeźnika, po czym go zabił. Następnego dnia Robert wraz z Nedem dojeżdżają do stolicy Siedmiu Królestw. Lord Stark po raz pierwszy zasiada w Radzie Królewskiej, w której znajdują się również Varys, Wielki Maester, Lord Baelish i brat króla Renly. Okazuje się, że korona ma kilka milionów długu przez rozrywkowe życie władcy. Tymczasem w Winterfell starsza kobieta opiekuje się Branem. Okazuje się, że młody Stark odzyskał przytomność, jednakże nic nie pamięta z wydarzeń w wieży i jest sparaliżowany od pasa w dół. Babka chce mu opowiedzieć jakąś bajkę, a ten prosi ją o straszną opowieść. Mówi mu, że jeszcze nic nie wie o strachu. Strach przychodzi zimą, gdy spada śnieg. Gdy dzieci rodzą się nocą i umierają. W ten czas między drzewami przechodzą inni. Taka noc przyszła tysiące lat temu, a trwała dziesiątki lat. Gdy Lady Stark dociera do stolicy, zostaje zaprowadzona do swojego dawnego przyjaciela, Lorda Baelisha. O jej przybyciu dowiedział się od swojej rozległej sieci informatorów. Gospodarz mówi, że ten sztylet, który miał skrytobójca, należał niegdyś do niego. Jednakże w jakimś turnieju przegrał go z Tyrionem Lannisterem. Kobieta mówi to wszystko swojemu mężowi, a Lord Baelish, wiedząc, że ostatni na miejskiej królewskiej przystani został zamordowany, postara utrzymać Starka przy życiu. Dzięki rozległym sieciom szpiegów cały czas będzie miał go na oku. W tej samej chwili w siedzibie nocnej straży rekruci trenują szermierkę. John przewyższa wszystkich obecnych na placu swoimi umiejętnościami. Poznaje tam Grena i Peypara. Po ćwiczeniach John wjeżdża drewnianą windą na szczyt muru, a tam spotyka swojego wuja i razem spoglądają na dziki świat za murem. Snow dowiaduje się od niego, że za kilka dni wyjeżdża tam na zwiady. Następnego poranka John wciąż trenuje z Grenem i Peyparem. Maester strażników stwierdza, że dzień staje się coraz krótszy, a to oznacza, że nadchodzi zima, a wraz z nią zło. Dodaje, że inni naprawdę mogą istnieć. A jeżeli nadejdzie noc, to wtedy strażnicy będą musieli stawić im czoła. Starszy człowiek zdaje sobie sprawę, że nocna straż to zbieranie na chłopców i mało w niej mężczyzn. Dlatego też prosi Tyriona, aby przysłał im ludzi ze stolicy. Jeszcze tego samego dnia Arya poznaje Serio Forella, nauczyciela wodnego tańca z mieczami zatrudnionego przez jej ojca. Mężczyzna daje dziewczynie cenne wskazówki o szybkości i zwinności. Wówczas zaczynają wodny taniec, płynny i nieprzewidywalny.
Tymczasem Bran ma powtarzający się sen, w którym dostrzega trójoką wronę. Budzi się, a do niego przychodzi Theon Greyjoy, wychowanek Starków, który pochodzi z Żelaznych Wysp jako dowód na to, że jego rodzinna kraina nie wznieci więcej buntu. Mówi on młodemu Starkowi, że od tej pory ten człowiek, którego przyprowadził, nazywający się Hodorem, będzie go nosił na plecach, dzięki czemu będzie mógł się przemieszczać. Wielkolot wymawia tylko swoje imię i nic więcej. Po krótkiej chwili Bran w sali tronowej spotyka Tyriona, który wrócił z muru. Daje on mu projekt specjalnego siodła, które pozwoli mu jeździć na koniu. Robb pyta się Lannistera, dlaczego mu pomaga, skoro obaj pochodzą z konkurujących ze sobą rodów. Ten mu odpowiada, że ma słabość do osób pokrzywdzonych przez los. Robb oferuje Tyrionowi gościnę za to, że pomógł jego bratu, lecz ten, wiedząc, że nie jest tu i tak mile widziany, oznajmia, że wypocznie w burdelu. Wtedy obaj będą spali spokojnie. W tej samej chwili do siedziby nocnej straży przychodzi nowy rekrut zwany Samuelem Tarlym. Jest on dosyć otyłym i niezbyt zwinnym mężczyzną. Z tego też powodu jeden z rekrutów o imieniu Rost znęca się nad nim. Jon, widząc to, krzyczy, że już mu wystarczy, po czym podnosi chłopaka i broni go przed agresywnym mężczyzną. Nowy towarzysz przedstawia się i mówi, że jest tchórzem, a przynajmniej tak twierdzi jego ojciec. Dziękuję Jonowi za pomoc, po czym odchodzi. Tymczasem Dothrakowie wciąż podróżują. W pewnym momencie Viserys, wściekły na to, że wciąż nie dostał armii, osacza swoją siostrę. Jednakże go odrzuca zaufany człowiek Hala. Od tej pory książę będzie szedł na piechotę. Kilka dni później okazuje się, że dziewczyna jest w ciąży. Viserys wciąż jest wściekły na to, że armia się go nie słucha. Wówczas Daenerys pyta się Joracha, czy jak Dothrakowie przepłyną morze, to czy podbiją Siedem Królestw. Ten jej oznajmia, że oni nie przepłyną morza, gdyż boją się wody, której nie mogą pić. Tego samego popołudnia nowy namiestnik królewskiej przystani jest załamany stanem finansowym królestwa. Z ciekawości prosi on wielkiego maestra o księgę rodowodów władców Siedmiu Królestw. Zabiera ją, po czym idzie do swojej najmłodszej córki, która ćwiczy równowagę. Mówi mu ona, że jak dorośnie, to nie chce zostać żoną lorda, tylko wojowniczką. Nastaje wieczór. Sam przychodzi do Jona na wartę. Opowiada, że w dniu jego 16 urodzin przyszedł do niego jego ojciec. Powiedział, że nie jest godzin jego ziemi i tytułu, dlatego wysłał go na mur, aby przywdział czerń. Groził mu nawet śmiercią. Mężczyźni nawiązują nić przyjaźni. Następnego ranka Ned odwiedza Kowala, a tam poznaje pewnego uczącego się chłopca o czarnych włosach, który jest wybitnym kowalem. Mężczyzna wypytuje chłopaka o jego życie i matkę. Ten mu odpowiada, że zmarła, gdy jeszcze był mały. Przypominając sobie, że król lubi zabawiać się z kurtyzanami, Stark uświadamia sobie, że jest to bankart Roberta. Tymczasem Viserys rzuca służącą Khaleesi o ziemię, wykrzykując siostrze, że wysłała ją, żeby mu rozkazywała. Nie rozumie tego, że kobieta chciała go zaprosić na kolację. Mężczyzna wyśmiewa Daenerys jej podarków, po czym ją uderza. Jednakże dziewczyna broni się i mówi mu, że jest Khaleesi Dothraków i żoną wielkiego Khala. A jeżeli jeszcze raz podniesie na nią rękę, to każe mu ją odrąbać. Wie ona, że jej brat nie odzyska tronu i nie poprowadzi armii, nawet gdy ją dostanie. Kilka dni później przychodzi czas turnieju rycerskiego. Do pojedynku staje Sir Gregor Clegane, zwany Górą. Jest on czystą przemocą i starszym bratem Ogara. Niegdyś zastał brata bawiącego się jego zabawką przy ogniu. Z tego też powodu złapał chłopca za kark i wcisnął małego do kominka, gdy jego twarz płonęła. Ten potężnie zbudowany mężczyzna bez najmniejszego problemu pokonuje swojego przeciwnika. Tego samego popołudnia Lady Catelyn przebywa w karczmie. Spotyka tam Tyriona. Każe więc go pojmać, gdyż uważa, że to on zaplanował zamach na jej syna. Ludzie żony Starka podróżują tak z Lannisterem przez kilka dni, aż w pewnym momencie napadają ich rabusie. Tyrion ratuje przed śmiercią Lady Catelyn, po czym ruszają do zamku siostry kobiety. Tymczasem do Starka przychodzi Varys. Stwierdza, że król to głupiec i niedługo zostanie zgubiony, jeżeli mu nie pomogą. Dodaje, że poprzedni namiestnik na pewno został otruty przez Lannisterów, gdyż najprawdopodobniej coś odkrył. W tej samej chwili Arya, goniąc kota, dochodzi do podziemi zamku. Dostrzega wielkie szkielety smoków, które należały do obłąkanego króla z rodu Targaryenów. Słyszy rozmowy Varysa i jakiegoś mężczyzny. Stwierdzają, że niedługo wybuchnie wojna. Dziewczyna czym prędzej mówi to swojemu ojcu, który nie chce jej za bardzo uwierzyć. Jakiś czas później przychodzi czas obrad Rady Królewskiej. Król chce zabić Daenerys, która jest w ciąży, gdyż dziecko, które się urodzi, stanie na czele wielkiej armii Dothraków i poprowadzi je na Siedem Królestw.
Ned oznajmia, że nie weźmie w tym udziału, po czym oddaje odznakę namiestnika. Robert wyklina go i każe mu się wynosić. Stark pakuje swoje rzeczy, a po chwili przychodzi do niego Lord Baelish, który ma informację o ostatnim człowieku, z którym rozmawiał zmarły namiestnik. Ned postanawia sprawdzić, o co mu chodzi. Dowiaduje się, że król ma wiele bękartów, a każdy z nich ma ciemne włosy. Gdy wychodzi z budynku, nagle napada go Ser Jaime wraz ze swoimi ludźmi w zemście za porwanie jego brata Tyriona. Agresorzy zabijają wielu ludzi Starka, a po chwili pomiędzy wodzami dochodzi do pojedynku. Stark zostaje nieuczciwie zraniony przez jednego z rycerzy, przez co Jaime odchodzi, a Ned traci przytomność. Tymczasem Tyrion staje przed obliczem siostry Lady Catelyn. Pani tamtej krainy wydaje się być z lekka szalona. Wtrąca go ona do podniebnego więzienia z otworem na urwisko. Chwilę później Stark budzi się, a w niego wpatruje się Robert. Ponownie mianuje go namiestnikiem i prosi go, żeby to wszystko zakończył. Dodaje, że on sam w tym czasie pojedzie na polowanie. Tymczasem Bran ponownie ma sen z trójoką Wroną. Budzi się, a do niego wpada Hodor ze specjalnym siodłem, dzięki któremu będzie mógł jeździć na koniu. Wyjeżdża z zamku na przejażdżkę z Robertem i Greyjoyem. W lesie spotykają przedostałych się zza mur dzikich, którzy napadają chłopca. Rob staje w obronie brata i wraz z Fionem pokonują agresorów. Przy życiu pozostawiają tylko kobietę. Następnego dnia Viserys chce ukraść smocze jaja, aby kupić za nią wielką armię. Jednakże go powstrzymuje Ser Jorah, przez co chłopak odchodzi z pustymi rękami. Tymczasem w Orym Gnieździe Tyrion, jako już nie ma 100% dowodów na to, że to on zlecił zamordowanie Brana i namiestnika, powołuje się na próbę walki, która przesądzi o jego winie. Jako iż Karzeł nie może walczyć, w jego obronie staje najemnik Bronn, który polił Krasnala za jego wypowiedzi. Po krótkiej walce Bronn pokonuje człowieka królowej, wyrzucając go z Orlego Gniazda. Od tej pory Tyrion jest wolny i oczyszczony z zarzutów. W tej samej chwili pijany Viserys wyzywa swoją siostrę. Za zniewagę wyciąga miecz, krzycząc, że chce otrzymać swoje złoto, które mu niegdyś obiecano. Chce korony siedmiu królestw. Khal Drogo mówi mu, że da mu koronę, na której widok zadrżą wszyscy wrogowie. Dlatego też barbarzyńca przetapia złoto i nakłada na niego złotą koronę. Nastaje wieczór. Lord Stark odkrywa z księgi rodowodów władców, że królewskie dzieci Roberta nie są jego prawdziwymi potomkami. Następnego dnia w ogrodzie spotyka Cersei. Mówi, że zna prawdę, która trawiła poprzedniego namiestnika i kosztowała go życie. Wie, że ma ona romans ze swoim bratem i to, że dzieci, które posiada, nie są dziećmi króla, tylko właśnie Jaime'ego. Domyśla się, że to oni i to właśnie z tego powodu zrzucili jego syna z wieży, gdyż widział ich razem. Kobieta przyznaje mu rację. Stark oznajmia, że gdy Robert wróci z polowania, powie mu prawdę, a do tego czasu ma ze swoimi dziećmi uciec z królewskiej przystani, gdyż nie chce mieć ich krwi na swoich rękach. Cersei odpowiada mu, że w grze o tron wygrywa się albo umiera, po czym odchodzi. Tymczasem w Winterfell dzika, którą oszczędził Rob, zaczyna pracę w zamku. Spotyka tamtejszego maestra, który pyta się jej, czemu tutaj przybyła. Ta mu odpowiada, że uciekała z zamuru przed innymi. Dodaje, że te istoty nie odeszły tysiące lat temu, lecz tylko zasnęły. A teraz już nie śpią. W tym samym momencie brat króla przybywa do Neda ze złą wiadomością. Podczas polowania król został ranny. Robert wie, że powoli umiera. Przy jego łożu przebywa królowa i ich dzieci. Król chce porozmawiać w samotności ze swoim przyjacielem, któremu każe zapisywać swoje ostatnie słowa. Mówi w nich, że po śmierci chce przekazać mu swój tron, dopóki jego syn Joffrey nie osiągnie pełnoletności. Król przyznaje mu rację co do tego, że nie powinien zabijać Daenerys. Dodaje, że tylko on potrafił mu odmówić, a nie to co inni. Stark decyduje się nie mówić mu o swoim odkryciu. Tymczasem w krainie Dothraków Daenerys przechodzi się po obozie, rozmawiając z Ser Jorahem, który jest tajnym szpiegiem. Mężczyzna dostaje wiadomość od Varysa z ułaskawieniem za to, że dzięki niemu niedługo ostatnia Targaryenka zagrażająca koronie zginie. Jednakże ten po poznaniu bliżej dziewczyny ma pewne wątpliwości co do słuszności swojego działania. Khalees spotyka pewnego kupca, który chce dać jej w prezencie beczkę wina. Widząc to, Ser Jorah każe mu najpierw spróbować tego trunku. Wówczas mężczyzna próbuje uciec, jednakże Dothrakowie obezwładniają oszusta. Okazuje się, że wino było zatrute. Mormont ratuje życie kobiecie, decydując, że będzie im
teraz chronił, a nie szpiegował. Hal, słysząc co się wydarzyło, dziękuje Jorahowi za uratowanie jego ukochanej, a w zemście postanawia podbić 7 królestw i złożyć je u stóp swojej żony. W tym samym momencie do twierdzy Nocnej Straży ze zwiadów wraca koń Benjena, wuja Snowa, bez swojego jeźdźca. Jon jest podłamany. Jeszcze tego samego dnia rekrutom Nocnej Straży przypisywane są zadania. Pomimo tego, że Snow jest najlepszym z nich, nie dostaje roli zwiadowcy, lecz zarządcy przydzielonego do Lorda dowódcy. Oznacza to, że będzie nosił mu jedzenie i palił w kominku. Sam uświadamia wkurzonemu chłopakowi, że Lord dowódca szykuje sobie w nim swojego następcę. Kilka godzin później chłopcy składają przysięgę i stają się braćmi. W pewnym momencie Wilkor Snowa przynosi z krzaków jakąś odgryzioną ludzką dłoń. Tymczasem do Neda przychodzi Lord Baelish. Ned mówi mu, co odkrył o dzieciach Roberta. Dodaje, że król nie ma prawowitego następcy, dlatego też po jego śmierci brat Roberta powinien zasiąść na tronie. Jednakże Littlefinger tłumaczy mu, że muszą manipulować Joffreyem, a tym samym to oni będą rządzić. Ned ze względu na swój honor nie godzi się na to. Po śmierci króla chce zaprowadzić pokój w królestwie, a tym samym przekazać władzę w ręce prawowitemu władcy, którym jest brat Roberta. Baelish zgadza mu się pomóc. Kilka godzin później król umiera, a kompanie ruszają do sali tronowej. Ludzie Neda wyciągają broń, ażeby zatrzymać nieprawowitego króla. Ser Baristan czyta list oznajmiający, że Lord Północy ma rządzić, dopóki następca Roberta nie osiągnie pełnoletności. Jednakże Cersei niszczy list i każe złożyć hołd jej synowi. Ned wyjawia, że Joffrey nie ma prawa do tronu. Stary każe zaprowadzić kobietę i jej dzieci do lochu. Jednakże wówczas zbrojni Littlefingera atakują ludzi namiestnika. Lord Baelish zdradził Starka. Żołnierze Lorda Północy zostają zamordowani. Wszyscy bez wyjątku. Sansa, słysząc walki, ukrywa się w swojej komnacie. W tym samym czasie Arya trenuje ze swoim mistrzem, a do nich przychodzą ludzie Lannisterów, mówiąc, że ojciec dziewczyny wzywa ją do siebie. Serio wiedząc, że coś tu jest nie tak, każe dziewczynie uciekać, a sam walczy z agresorami. Tłumaczy dziewczynce, że śmierci dziś mówimy nie. Arya ucieka. Zabiera ze skrzyni igłę, a po drodze przedziurawia pewnego chłopaka, który chciał zaprowadzić ją w ręce królowej. Kilka godzin później do lochu, w którym znajduje się Ned, przychodzi Varys, mówiący jak wygląda sytuacja. Tymczasem strażnicy przyprowadzają do twierdzy ciała zmarłych braci, których odkrył Wilkor. O dziwo, trupy nie gniją. Chwilę później do siedziby przylatuje Krug z niepokojącą wiadomością. Lord dowódca mówi Snowowi, że król nie żyje, a jego ojciec został uwięziony w lochu za zdradę. Jon chce wyruszyć do swojego rodzeństwa, lecz starszy mężczyzna przypomina mu, że jest teraz bratem Nocnej Straży. W tym samym czasie Sansa nie może uwierzyć w winę ojca. Cersei każe napisać jej list o tym, co zaszło dla swojego brata i matki. Dodaje, żeby poprosiła go, ażeby nie zaczynał wojny. Jeszcze tego samego dnia Rob dowiaduje się o wszystkim. Wie, że list to tak naprawdę narracja królowej. Słysząc, że jego ojciec został uwięziony, postanawia zwołać chorążych północy. Wszystkich. Wkrótce wojna się rozpocznie. Kruki wyleciały. Rob wyjeżdża, zostawiając swoich najmłodszych braci w Winterfell, aby pilnowali twierdzy. Gdy Lady Catelyn dowiaduje się o wszystkim, prosi siostrę, aby wysłała swoich ludzi do pomocy jej synowi, lecz ta nie zgadza się na to, gdyż panicznie się boi, że zostanie bez ochrony. Kilka godzin później żona Neda przyjeżdża do swojego najstarszego syna, który zebrał całą armię. Młody Stark wie, że jeżeli przegra, to jego ojciec, jego siostry i oni wszyscy umrą. Nastaje wieczór. Wilkor dziwnie się zachowuje, przez to budzi Snowa, prowadząc go do Lorda dowódcy. Jon wchodzi do jego kwatery, aż nagle jedno z ciał poległych braci rzuca się na niego. Stark dźga go mieczem, lecz agresor tego nie odczuwa, a po chwili wstaje. Ostrze nic mu nie robi. Jednakże w ostatnim momencie rzuca w umarlaka ogniem, dzięki czemu pokonuje stwora. Wszystko to widział Lord dowódca. Już o poranku strażnicy palą ciała umarlaków. To byli inni. Ich dotyk sprawia, że umarli wstają z martwych. Samuel wyczytał w księgach, że tylko ogień może te istoty powstrzymać. Od tysięcy lat inni śpią w objęciach lodu, a gdy się zbudzą, oby mur nie okazał się za niski. Tymczasem dotrakowie napadają na kolejne wioski. Khaleesi, widząc, że wojownicy chcą wykorzystać tamtejsze kobiety, każe im przestać. Daenerys postanawia się zaopiekować pasterkami. Jeden z oburzonych mężczyzn w złości atakuje Kala, a ten z łatwością go pokonuje. Jednakże Drogo zostaje draśnięty.
Jedna z niewolnic mówi, że może uleczyć wodza, na co Khalees i jej mąż się zgadzają. W tym samym czasie Tyrion wraz ze swoim nowym kompanem Bronem docierają do obozu ojca Karła, Tywina Lannistera. Okazuje się, że ten już zebrał swoje wojsko i wkrótce ruszy na wojnę ze Starkami. Tyrion, dowiadując się o wszystkim, co zaszło w królestwie, jest przerażony. Tego samego wieczoru w obozie wojsk północy opracowywany jest plan. Rycerze pojmali zwiadowcę Lannisterów, a Robb zamiast go zabić, każe puścić go wolno. Nakazuje powiedzieć lordowi Tywinowi, że nadchodzi zima i 20 tysięcy ludzi naprawdę chce się przekonać, czy sra złotem. Następnego dnia w stolicy korony Ser Barristan zostaje zwolniony przez Joffreya ze stanowiska lorda dowódcy Gwardii Królewskiej, gdyż jak młodzik uważa, jest za stary. Na jego miejsce nowy król powołuje swojego wuja, Jaime'ego Lannistera. Rycerz Gwardii Królewskiej wściekły na to, bo z przysięgi miała go zwolnić jedynie śmierć, zrzuca z siebie zbroję, po czym odchodzi. Chwilę po tym do głosu dochodzi Sansa. Prosi ona Joffreya o łaskę dla jej ojca. Jednakże młody król odpowiada, że Stark musiałby się przyznać do zdrady i dodać, że Joffrey jest prawowitym królem. Inaczej nie okaże mu łaski. Tymczasem wojsko Robba musi przeprawić się przez rzekę. Jednakże przeprawa jest strzeżona przez ród Freyów, rządzącego przez starego Waldera Freya. Lady Catelyn jedzie do niego na negocjacje. Obleśny mężczyzna zgadza się, aby wojsko Robba przeszło przez jego przeprawę pod warunkiem, że Stark ożeni się z jedną z jego córek, gdy wojna ustanie. Syn Lady Catelyn pomimo początkowych wahań zgadza się, dzięki czemu jego wojsko przeprawi się przez rzekę. W tym samym momencie lord dowódca Nocnej Straży za uratowanie mu życia przekazuje Jonowi swój piękny miecz z waliriańskiej stali. Kilka minut później Snow dowiaduje się od Sama, że jego brat ruszył na wojnę. Następnego dnia Drogo z dnia na dzień czuje się coraz gorzej, przez to spada z konia. Do Trakowie rozbijają obóz. Okazuje się, że do rany mężczyzny wdało się zakażenie, przez co jeszcze tej nocy umrze. Pasterka ponownie opatruje jego ranę, lecz wie, że ziołami nic tutaj nie pomoże. Dodaje, że istnieje pewne bardzo trudne zaklęcie, a Khalees każe jej za wszelką cenę ratować jej ukochanego. Kobieta ostrzega ją, że ceną za życie jest śmierć. Po chwili przechodzi do czynienia czarów, podczas których nikt nie może jej przeszkadzać. Chwilę później Khalees upada. Okazuje się, że rozpoczyna się poród, przez co Ser Jorah przerywa rytuał, ażeby czarownica odebrała dziecko. Tymczasem w obozie Lannisterów Tywin mówi swojemu synowi, że on do bitwy ze Starkiem pójdzie w pierwszej linii ze swoimi ludźmi. Krasnal wie, że jego ojciec chce go zabić, gdyż zawsze go nie trawił. Młody mężczyzna poznaje w swoim namiocie pewną, piękną nałożnicę o imieniu Shae. Między nimi nawiązuje się więź. Następnego ranka okazuje się, że wojska Robba są o niecałą milę stąd. Gdy Tyrion ma już poprowadzić wojsko do boju, zostaje stratowany, przez co traci przytomność. Jednakże dzięki temu udaje mu się przeżyć starcie. Okazuje się, że wojska Lannisterów rozbiły część ludzi Robba. Stark wysłał tylko mały oddział, żeby odwrócił uwagę Tywina. W tym czasie młody mężczyzna rozbił wojska syna starego Lannistera, a samego Jaime'ego wziął jako zakładnika. Jedno zwycięstwo niczego nie zmienia. Robb wciąż nie uratował sióstr, ani swojego ojca. Nie pokonał tych, którzy chcą zniewolić północ i wojna się jeszcze nie skończyła. Tymczasem w stolicy Arya próbuje znaleźć coś do jedzenia. Okazuje się, że jej ojciec jest prowadzony przed wielki tłum. Jeżeli przyzna się, że jest zdrajcą i że Joffrey jest prawowitym królem, to on i jego rodzina zostanie oszczędzona. Stark wie, że jeżeli tego nie zrobi, to jego córki będą zagrożone. Dlatego też mówi, że chłopak jest prawowitym następcą Roberta. Pomimo złożonej wcześniej obietnicy o uniewinnienie, Joffrey pod wpływem tłumu wydaje wyrok śmierci na Starka. Królowa, Sansa i Varys próbują go od tego powstrzymać, jednakże to na nic. Kat odcina Nedowi głowę. To właśnie jest gra o tron. Już po wszystkim. Jeden z braci Nocnej Straży powstrzymuje Arię przed próbą biegnięcia do ojca, ratując jej przy tym życie. Sansa po śmierci swojego ojca mdleje, a Arya jest załamana. Brat z Nocnej Straży postanawia się nią zaopiekować. Dlatego też, żeby nikt jej nie rozpoznał, ścina jej włosy. Wiadomość o śmierci Lorda Starka dociera do jego żony oraz ich synów. Robb jest załamany. Jeszcze tego samego wieczoru podchorąży Starków ogłaszają go królem północy. Tymczasem w stolicy Joffrey pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Przez to, że Bard zaśpiewał niesprzyjającą mu piosenkę, odcina mu język. Pokazuje również Sansie głowę jej ojca nabitą na pal. Dodaje, że jak zbierze wojsko, to i przyniesie głowę jej brata. Dziewczyna jest załamana.
Tymczasem w obozie Lannisterów dowódcy sugerują swojemu władcy, żeby poprosił Roba o pokój, gdyż bracia zmarłego króla i młody Stark mają przeważające siły. Tyrion stwierdza, że przez głupotę swojego bratanka zawarcie pokoju jest teraz niemożliwe. Łatwiej byłoby poskładać zbitą szklankę, niż poprosić Roba o rozmowę w takich okolicznościach. Jego ojciec przyznaje mu rację. Mówi mu, że w jego zastępstwie obejmie zarząd namiestnika królewskiej przystani. Tymczasem w krainie Dothraków Khaleesi budzi się po porodzie. Okazuje się, że jej dziecko nie przeżyło. Urodziło się już martwe. Czarownica ostrzegała, że za życie płaci się śmiercią. Daenerys chce więc ze smutkiem zobaczyć, co kupiła za życie swojego syna. Dochodzą do namiotu Khala, który wegetuje. Żyje, ale już nie wrócą mu siły. Okazuje się, że większość Dothraków odjechało. Wiedźma zdradza, że specjalnie zabiła jej dziecko w zemście za zniszczenie jej świątyni. Kilka godzin później Daenerys zajmuje się Khalem, jednakże ten jedynie wegetuje. Mężczyzna nie daje znaku życia, a Khaleesi, widząc cierpienie swojego ukochanego, z płaczem postanawia skrócić mu cierpienie, dusząc go. Nastaje wieczór. Jon jedzie odnaleźć brata, aby wesprzeć go w wojnie, pomimo tego, że za dezercję jest kara śmierci. Wyjeżdża z twierdzy i jest już kilka mil od zamku. Za nim ruszyli jego najbliżsi bracia. Sam, Peipar i Gren. Przypominają mu słowa przysięgi, które mówią, że są strażnikami nocnej straży, by chronić królestwo. Snow z trudem przyznaje im rację, po czym zawracają do twierdzy. Lord dowódca wie o jego próbie dezercji. Rozumie chłopaka i cieszy się, że przynajmniej miał poważny powód, aby chcieć wyjechać, a nie to co inni, do domu kurtyzan. Starzec mówi chłopakowi, że dzicy się jednoczą. Niedługo przyjdzie czas próby, a wówczas muszą być gotowi. Tymczasem brat z nocnej straży mówi Arii, żeby ukrywała swoją tożsamość, po czym zaprowadza ją do rekrutów na nocną straż. Wśród nich znajduje się uczeń Kowala, będący bękartem zmarłego króla. Wspólnie wyruszają na mur. Jeszcze tego samego wieczoru odbywa się pochówek Khala. Daenerys kładzie pod stos również smocze jaja, które niegdyś otrzymała. Sama chce umrzeć wraz ze swoim ukochanym w płomieniach. Ser Jorah próbuje od tego odwieść, lecz ta przechodzi do czynów. Uwalnia niewolników, dając im wolność wyboru. Mówi, że mogą odejść lub zostać, a gdy zostaną, będą mieli braci i żony. Przywiązują wiedźmę odpowiedzialną za śmierć jej syna do stosu, a po chwili ogień się unosi. Daenerys, córka smoków, zrodzona z rodu Targaryenów, wchodzi do płonącego stosu. Po kilku godzinach ku zaskoczeniu wszystkich z popiołu wychodzi Khaleesi wraz ze smokami wyklutymi z jajek. Ogień nie zrobił krzywdy matce smoków.